Jeżeli przed obejrzeniem tego filmu nie spożyłeś żadnego posiłku, śniadania, kolacji, obiadu, to radzę ci to zrobić i nie oglądać tego materiału na głodniaka, gdyż będą w nim występować fast foody. Fast foody zajebistości, które sam opierdolę. Ale nie na wizji. Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym materiale na moim kanale z testowania fast foodowego jedzenia połączonego chwilowo z testem sosów super hot, ostrych, pikantnych. Dzisiaj po raz kolejny będę testował sos, ale skupimy się tutaj na gotowcu, jakim są oczywiście cheeseburgery wieprzowe American Style Chief Select. Niedawno testowałem coś takiego samego z Biedronki. Dzisiaj moi drodzy testuję z Lidla. Ostatnio była Biedra. Dzisiaj mamy Lidla. Sposoby przygotowania oczywiście: kuchenka mikrofalowa 600 W bądź w piekarniku 160 stopni. Tu macie wszystkie, słuchajcie moi drodzy, rozpisane składniki, z czego to jest zrobione, przygotowane. Ja się o tym oczywiście na tym nie będę w żaden sposób rozwodził. Kto chce, to sobie po prostu poczyta. Ale tak de facto te cheeseburgery nawet nie są jakoś meritum całego odcinku. Te cheeseburgery są tylko swoistym dodatkiem. W zasadzie te cheeseburgery to praktycznie chyba nawet jest ten sam twórca, który daje na Biedronki, choć chyba opakowanie się różni, chociaż nawet nie pamiętam już za bardzo, bo to wszystko praktycznie tak samo wygląda i smakuje, więc tutaj walorów w ogóle estetycznych, smakowych zbytnio nie będę oceniał, bo moi drodzy, w cenie 6,99, jak dobrze pamiętam, czy tam 7,99, dostajemy kompletnie to samo, co możemy znaleźć w Biedronce i prawdopodobnie w większości innych znanych dyskontów, Lidl, Biedronka i tak dalej. Natomiast meritum, głównym bohaterem tego odcinka jest, moi drodzy, sos. Sos rolewski, super ghost pepper, bardzo ostry. Jest to pozycja druga z zestawienia trzech sosów rolewskiego, czyli jest to tak zwana średnia ostrość względem tego poprzedniego. Ten poprzedni mogliście oglądać gdzieś tam na poprzednich odcinkach, a dzisiaj się skupimy właśnie na tym specyfiku. Również, moi drodzy, nie będę wam czytał, z czego to jest oczywiście tutaj, że tak powiem, wytworzone. Kto chce, to niech sobie przeczyta. No ja szczerze powiedziawszy zaczynam się lekko obawiać tego sosu. No mam nadzieję, że nie wykorkuję i nie zdechnę. Aczkolwiek no, jeżeli ten jest jeszcze ostrzejszy niż tamten, który mnie też poniekąd w jakimś stopniu początkowo mocno porobił. Może nie mocno, ale porobił generalnie. No to zaczynam się bać. Zaczynam się bać, a nie mam też żadnego przygotowania w postaci żadnego mleka, żadnej śmietanki, śmietany, generalnie niczego, więc to mogą być moje najgorsze 40 minut w życiu z ostrością. Liczę na to, że zarówno w przypadku poprzedniego, jak i tego na cheeseburgerze, hamburgerze troszeczkę ten sos straci na mocy, ale będzie też na pewno test łyżeczki i test łyżeczki może mnie mocno porobić. W każdym razie, moi drodzy, idę przygotować cheeseburgery do mikrofalówki, bo będę je przygotował w mikrofalówce. Otwieramy ten sos, wąchamy go, nakładamy na łyżeczkę, rozprowadzamy po cheeseburgerze i lecimy z koksem. Aha, moi drodzy, i jeszcze zapomniałem przynieść jednego sosu, który też muszę stestować, który jest już nie jest pikantny, a jest słodki, ale to zrobimy tak. Jednego cheeseburgera sobie robimy z tym sosem, a drugiego cheeseburgera zrobimy z drugim sosem, którego za momencik przyniosę. Także wracam po krótkim cięciu i lecimy dalej z koksem. Okej, moi drodzy. Witam z powrotem, odpalam oczywiście kamerkę dla was, tak jak to było na poprzednich materiałach. Szczerze powiedziawszy, to tamte materiały w momencie nagrywania tego materiału jeszcze nie były opublikowane, więc szczerze powiedziawszy nie wiem, czy one się przyjęły, czy też się nie przyjęły. W każdym razie, moi drodzy, jeszcze jeden sos zapomniałem przygotować. Jest to sos street food, sos Asian ananas, czyli od razu można stwierdzić, że w żadnym wypadku nie jest to sos pikantny, nie jest to sos ostry. A tu macie specyfikacje, możecie sobie przeczytać. Oczywiście, jak widać, sos już został przeze mnie otwarty, został przeze mnie już wypróbowany, zjedzony, więc nie będę udawał efektu wow, jak to otworzę po prostu i się niuchnę i powiedział: o, to zajebiste.
W każdym razie, albo dobra, może sobie wstrząśniemy najpierw. Żeby nie było, że on jest tam gdzieś zastany, zastygnięty. Czyli mówię, nie będzie efekt wow. Zapach jest dziwny, wam powiem. Bo też pomimo tego, że to jest sos podobno nieostry, to występują tutaj papryczki. Ja nawet widać, jak widzicie na butelce. Zapach jest dziwny, bo powiem wam, zapach jest taki kwaskawy. Nawet nie słodki. Nawet nie słodki, tylko taki kwaskawy, dość chemiczny bym nawet powiedział. Ale wiem, że smak jest w miarę okej. No i jeszcze chciałem poinformować, że ktoś mi kurczę bułkę obgryzł. Dostałem wybrakowany produkt, halo. Halo, ta bułka została wygryziona. Dobra, mniejsza z tym, moi drodzy. Mniejsza z tym, bo tutaj trzeba by potestować, tak? Także może na tej wygryzionej bułce sobie tutaj zapodamy efekt sosu Asian Ananas Street Food na początek, czyli lecimy na razie, no nawet nie po ostrości, a lecimy, że tak powiem, lajtowo. O Jezu, ale mi się pykło, nawet bym powiedział sporo. Nie wiem, tam nic nie widzicie, kurde. Przez to ułożenie kamery też tu jakaś, bym powiedział, marchewka jest, nie? Generalnie. Widać, że jest jakaś marchewa. No w smaku wyczuwalny ananas z nutą, bym powiedział, papryki. Ale to nie jest papryka, żadna ostra papryka. Kurczę, usmarowałem sobie, słuchajcie, piankę z mikrofonu, ja pierdzielę. Cycuty normalnie oblechu. God damn it, ale tylko trochę. Nic nie będzie. Dobra, testujemy. Testujemy ten przedziwny wynalazek, jakim jest, kurczę, Street Food Asian, także smacznego, smacznigu. Pytanie, czy ja go w ogóle poczuję. Bo na burcie to się traci, nie? Mam niewyczuwalne znowu. Hamburgery, kurczę, tłumi ten sos. Ja myślę, że to jest problem bułki, która poniekąd chyba wsysa. Zawarł mi się sos ostry. Dajmy się to jakoś zmontować. Wiecie. Dobra, nalejmy sobie jeszcze. Może po rozprowadzeniu bardziej tutaj po powierzchni ten sos będzie lepiej wyczuwalny. Może też i nie. No jest na pewno słodki, dużo słodszy. Nie ma w ogóle goryczy, żadnej pikantności. Jest to stricte sos, który jest słodki, po prostu. Nie wyczuwam kompletnie żadnej nuty ostrości. Pierwsze takie wejście to jest ananas. Gdzieś tam dopiero po pewnej chwili wyczuwalna jest zwykła papryka. Także nie jest powalający. Oczywiście dla osób, które zdecydowanie lubią sosy mniej pikantne, tak, nadające się do różnego rodzaju potraw na woku, na patelni z makaronem, z ryżem, na chińskich. W sumie dobrze by też się to komponowało w jakimś wrapie. O hamburgerze się nie wypowiadam. No kotlet z psa przemielone z budą. Nic nadzwyczajnego, prawda? Także no po prostu lightowa wersja, nie? To ten wcześniejszy, który testowałem,
był mocniejszy, nie? Był dużo, dużo mocniejszy. No a teraz przejdziemy do naszego głównego dania. Do naszego głównego specyfiku, jakim jest, kurczę, sos rolewski Ghost Pepper. Ja sobie tutaj przygotuję, powiedzmy, wszystko. Przesunę sobie tylko tego burksa. Moi drodzy, no ten specyfik Ghost Pepper bardzo ostry. Wstrząs tego. No i co, otwieramy, nie? Spróbujemy, co to jest za sosisko. O kurde, siedzi ostro. Jest mocny. Nie ma żadnego zapachu. Wam może nawet trochę pachnie podobnie do tego street fooda. Ananas. Tu jest podobno ananas, imbir. Na gajolka. Woda, cukier, ananas, przecier. Czy on tak dosyć słodkawo pachnie. Mhm. Powiem wam, że zapachowo to jest praktycznie to samo co to, tylko to nie ma mocy. A to moc powinno mieć. O, ale mi się pykło. Dobra, spróbujemy. A niby w lodówce. Nie powinien być jakoś mega gęsty, ale chyba jest. No, bym powiedział, że on tak... Nie bardzo chce, wiecie, wyjść. Ja nie chcę przesadzić, tak? No, wyła się też gnoju. Kurde, co za sukinsyn. Dobra, wstrząśniemy go jeszcze raz. Dzisiaj dosyć nieporadnie to wychodzi. No nie, no to zdecydowanie muszę sobie pomóc. Muszę wybrać tutaj, bo to jest jakaś poracha, nie? No dobra, zrobimy jeszcze inny czmyk. No właśnie, zrobimy to w ten sposób, że ja nie bardzo chcę to na razie oblizywać. No, to jest, wiecie, jest to ostre, nie? Dozujemy. O, dobra, teraz będzie lepiej. Gęsty jest. Jakieś tam rzeczy w nim występują. Ja tak... O kurde, ale przelałem. O shit. No, taką bombę jak se pierdolnę, to chyba zdechnę, nie? Coś mi się wydaje. Coś mi się wydaje, że chyba przegiąłem papencję. Dobra, spróbujemy. Wow, fuck. Shit. O, ale daje. O, fuck. Wow. O, fuck. Jeszcze polizałem tą resztkę. No dałem sporo tego sosu, nie? Taką sporą dawkę łyżki. A. Już czuję na języku. A to była dopiero łyżka, a przede mną jest, moi drodzy, jeszcze burks. Dobra, nie będę ściemniał. Lecimy z koksem. Najbliżej mi wypali kubeczki smakowe i po prostu odwalę kitę. O, shit. Ale daję. Jest gorszy. Też musi wziąć pod uwagę sam fakt, że ja nie jestem testerem sosów ostrych.
moja styczność to są maksymalnie papryczki faksi, no taku dostałem. Papryczki jalapeno, więc no nie wymagajcie cudów, ale... O kurde. O shit. O fuck. Ale wali, ja pierdylam. Ale wiem to. Ale powiem wam, że ten sos... O kurwa mać. On jest gorszy niż sam ten. Bo tam od razu była wyczuwalna nuta barbecue. A po chwili były te uderzenia. Tutaj... W pierwszym kontakcie z tym sosem czuć jakby ten ananas, słodkość, ale to trwa tak krótko, że od razu jest atak i normalnie od razu zaczyna wszystko piec. Już mnie pieką całe usta w kącikach. Na języku mam normalnie żylety. Gardło. Fuh. No fuck to. Zjadam to na szybkość. Ja pierdylam. Kosmos. Ten jest gorszy. Mam normalnie żylety na języku. Usta, gardło. W środku mnie wszystko piecze. I się czuję, dostaję takiego śrotoku wręcz. No, jest gorszy. Jest gorszy. Ten atakuje od razu. Jest jeszcze krótszy czas tego smaku niż w tym poprzednim. Bo w tym poprzednim było czuć barbecue, a tutaj tego barbecue kompletnie nie czuć. O, jest coraz gorzej. Kurwa, się spóźniłem. O, fuck. Nie, tego trzeciego bym nie spróbował na pewno, nie ma szans. Helikopterki. Najgorsze jest, że ja się nie mogę napić teraz kompletnie nic, bo będzie jeszcze gorzej. Nie no, jest grubo, powiem wam, że jest grubo. Jeszcze raz powiem, ten atakuje od razu. Kompletnie nie ma, nie czuć się żadnej, znaczy tą słodkość czuć dosłownie tylko momencik, chwileczkę. Normalnie atakuje od razu. Leci, ten wali tak okropnie na język. Normalnie wypala mi język. Masakra. Trójeczki bym na pewno nie spróbował. No ten już jest dla takich bardziej większych hardkorosów, szukających czegoś przeciętnego niż habanero i jalapeno na gajolka ghost pepper. Ten już jest dużo gorszy. No na pewno go świetnie dozować do jakichś dań. Ale już z samej łyżeczki go nie będę jadł, bo próbowałem na samym początku to, co zostało. Z burksa nie dałbym rady wpierdolnąć całej łyżeczki, normalnie by mi chyba gęby wypalił, chyba bym po suficie latał, także powiem drodzy, ja uważam, że ten tost na pewno zaliczyłem, na pewno zdałem, spróbowałem, tak jak mówiłem. Ten jest bardzo lekki, praktycznie zero ostrości, ten jest ostrzejszy, smakowo są takie same, tylko ten ma tą pikantność. Generalnie spoko, także polecam, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału, ale muszę kończyć, bo robi się coraz gorzej, gdzieś mi też już łzy lecą. Także muszę teraz przetrwać przynajmniej te pół godziny tej ostrości, a potem już będzie lepiej. Także dzięki za oglądanie, dzięki, trzymajcie się, hejo, narazicho, elo, yo, yo, yo.